Siemano, dzisiaj fragment filmu z dopuszczenia ptasznika cytrusowego. Nagrywam kopulację przez szybę, widzę, że samica szczerzy kły. Jestem dobrej myśli, gdyby coś, samec ma tu otwarte, ale tak jak samica, te pająki są dla mnie chyba najszybsze, które są na mojej hodowli. Jest to dokładnie Amazonius Germani. No i widać tutaj drży samiec, chce samicy, samica też mu tam odpukowuje. O, widzicie, tam puka trochę, ona też drży, także fajnie, fajnie. Samiec widać napalony, dobrze, dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie widzę, że tutaj na te drgania zareagowało też Sazimai, którą tutaj widzicie z tyłu, i samiec tutaj u góry. A my się dzisiaj zajmujemy tutaj Amazonius Germani. No nie wiem, samicy to jest ogólnie pierwszy raz w życiu. No i ogólnie ona zrobiła próbniakami, więc tak jakby pewnie, że nic z tego nie było. No i w sumie stwierdziłem, skoro robi próbniaka, jest dorosła, no to spróbujemy tutaj dopuścić. Nie wiem, czy to widzicie. Ona jest tak wściekła, że jad dosłownie tryska z tych helicer. Są całe takie wilgotne od jadu. Także wow, no naprawdę fajny pająk. Dlaczego to drży? A to dlatego, że ja to na rękach trzymam. Co jest? Co on zrobił? Mają. Zaraz ją wpakuje. On ją dobrze złapał. Tutaj widzicie ten chwyt samca. Zaraz zobaczymy, jak tam wpakuje bulbusika w szparsko od samicy. Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie bloknie za to, co mówię, bo YouTube lubi sobie, wiecie, robić z igły widły. Zbiera siły, przygotowuje się. Zaraz jak pociśnie, to tylko roz. Dobra, sami... O, mamy to. I tutaj widzicie, prosto szparsko samicy tankuje, wygięta. O, widzimy to dokładnie, jak to wszystko przebiega. Ja tutaj wyłączam telefon, wsadzam tu pensetę, żeby ona mi go nie zjadła, bo to jest bardzo agresywne. Wiecie? Dobra, opatrzcie, to jest... Nie wiem, czy widzieliście, to jest takie od samicy właśnie po kopulacji, taki trochę orgazmik, że tak powiem. No i tutaj ona poszła do swojego gniazda, do bezpiecznego rewiru, a samiec widać, że chodzi i jeszcze chce. Ale dobra, udało się, także nice, także bardzo fajnie, no bo w sumie taki jeden raz czasami wystarczy. Ja do pewności dopuszczam więcej razy, w sumie nie przekonałem się jeszcze, czy to dobrze, czy niedobrze. No ale jest, udało się, z dwóch bulbusików jej siknął tam spermy w sumie? No chyba w sumie tak, spermy jej siknął, więc fajnie, zobaczcie jeszcze, jaki ten pająk ma fajny kolor, także wow. No i nagrałem wam kopulację, udało się akurat, pierwszy raz dopuszczam ten gatunek, no jak widzicie, obeszło się bez jakichś większych problemów, a zobaczymy później, jak to będzie wyglądało, bo na przykład tego nie mogę dopuścić. Geniculata to jest jakieś to fatum, to jest dosłownie fatum. Żaden pająk, którego mam, nie robił mi takiego szajsu jak to. No a tu Poe. Co to w ogóle jest? Nie wiem, co śmieszne to jest. Dobra, no to co, ja zabieram se samca, żeby mi ona go nie zjadła, bo nie wiem, co jej tam odwali za palma czasami. Ale naprawdę, jak ja nawet nie miałem go z tego pudełka otworzyć, bo od razu po ziemi mi zaczął biegać mi do palców. Także jak kupujecie ten gatunek, to no w sumie teraz już wiem, że to nie jest pojedyncza cecha osobnicza, a te pająki to są no po prostu, jeśli macie taką w sumie Murinusa Usambara, nie, bo on w gnieździe będzie siedzieć, ale porównam wam to do nadrzewniaków. Poe przy tym to jest spokojna. Tak samo, jeśli miałbym powiedzieć coś więcej, dalej wymieniać pająki, które mi to po prostu przypomina z temperamentu, to
Ten ptasznik cytrusowy przypomina mi taką makulatę na sterydach. Jezus, jak on drży. Ale ci się chce tą panienkę jeszcze raz stegować. Nawet ja nie jestem tak chorny, jak oglądam anime dziewczynki, jak ten samczor. Aż lampa zgasła. Nie oświeciło mnie. To dzięki za oglądanie. Pamiętajcie wbić na serwer Mango Zjebawki. Pierwszy link w opisie. No i też pamiętajcie o moim Discordzie. Zapraszam was tam serdecznie. Powiecie, Mango Zjebawka to Discord o tematyce anime. Tam ogólnie jest sporo takich podkanałów, że tak powiem. O mnie na Discordzie kanały są poukrywane. Jeśli na przykład chcecie rangę terrorysta, rangę otaku, rangę Liga Legend, po prostu wystarczy, że napiszecie na czacie, ja taką rangę wam dam i wtedy pokażą wam się kanały, do których normalnie nie macie dostępu, których nie widzicie. Także zrobiłem tam fajne rzeczy, jakąś konfę o terrorystyce, no w sumie zdjęcia też osobno są, pytania, odpowiedzi, no i w sumie też jakieś tam zakupy można sobie zrobić, dogadać się z kimś prywatnie. Także myślę, że jest ciekawie. Także zapraszam serdecznie na mojego Discorda. Link troszkę bardziej na dole w opisie. Tam w sumie znajdziecie takie coś jak social media w opisie moim. Także dzięki za oglądanie i na razie.